Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Jest z nami dzisiaj Adam Przygoda, wspaniały lekarz. Witam Cię, Adamie. Arturze, witam Ciebie i witam Was wszystkich nas słuchających i oglądających. Lekarz, naturoterapeuta i naturopata. Czy jest jakaś różnica, Adamie? Wydaje mi się, że chyba nie. Że to jest raczej taka przyjemna, mam nadzieję, gra słów. Aha. Adama konikiem jest medycyna chińska i medycyna ortomolekularna. Takie trudne słowo. Mamy już tą serię, jesteśmy razem w środku w tej serii. Już były 2 odcinki, pilotażowy, witamina C. A dziś zastanówmy się, bo wiemy, że z zewnątrz i z wewnątrz mamy tak zwane metale ciężkie i wiele innych substancji, gdzie nasz organizm tego nie lubi, nie toleruje, nie identyfikuje, ale to nie ja będę się tutaj produkował, nie ja będę przekazywał wiedzę, tylko poproszę Adama. Dzisiejszy odcinek oczyszczanie. Adamie, dlaczego powinniśmy się oczyszczać? Bardzo dobre pytanie na względzie, ale wiesz, tak sobie myślę, że znowu, ponieważ ruszyliśmy temat, który jest na 100% albo nawet 120% bardzo na czasie, jest to temat, o którym warto mówić, a nawet trzeba dzisiaj mówić. Dobrze, zacznijmy od tego najpierw dlaczego. Ano chociażby dlatego, słuchajcie, że podam taki argument, którego się podważyć nie da, wydaje mi się. W bodajże 2016 roku albo 2015 było ogłoszone wieloletnie badania, które trwały, zorganizowane przez organizację Foodwatch i 2 albo 3 uniwersytety amerykańskie, ponad 40 lat różnych badań. I wyobraźcie sobie, że jeden z wniosków podanych, no jest po prostu, ja nie chcę użyć negatywnych słów, ale jest to wniosek co najmniej zastanawiający nas bardzo mocno nad tym światem, który nas otacza. Chodzi oczywiście o toksyny środowiskowe i wniosek jaki jest? Ano taki, że co prawda tam były badania robione na terenie Stanów Zjednoczonych, ale możemy śmiało przypuścić, że tutaj w Europie wcale nie jest dużo lepiej. Mianowicie odkryto, że ilość toksyn środowiskowych na dzień na człowieka, tu podkreślam, żebyście dobrze to usłyszeli, słuchajcie, to jest na dzień na człowieka, jest ponad 100 kg. To jest taka ekspozycja naszego organizmu. I teraz jak porównacie sobie to do tego, z czym musieli borykać się nasi dziadkowie, pradziadkowie, czy tam babcie i prababcie, to to jest zupełnie co innego. Tam były wirusy, bakterie, grzyby, prawda? My też to mamy dziś. Bardzo często w wersji takiej, jak to się mówią młodzi dzisiaj, upgrade'owanej, czyli zmutowanej, a do tego jeszcze mamy no niedźwiedzią przysługę cywilizacyjną w postaci toksyn środowiskowych. Słuchajcie, powiem jeszcze raz, ponad 100 kg na dzień na człowieka, taka jest ekspozycja. No myślę, że to odpowiada na pytanie, dlaczego powinniśmy się oczyszczać. Bo jeżeli sobie to, no, postarajmy sobie wyobrazić to, to jest to wyobrażenie troszkę makabryczne. Nasz organizm, szczególnie układ odpornościowy, ale nie tylko układ limfatyczny, czy jakby cała ta infrastruktura związana z oczyszczaniem naszym wewnętrznym, ona sobie musi z tym poradzić. Teraz jeżeli tych czynników mamy takich jakby zaburzających normalną fizjologię w organizmie dużo, no to automatycznie skupiając się do jakby najważniejszego, pomyślmy sobie tak, że działanie układu odpornościowego, układu immunologicznego na pewno będzie zaburzone, no bo nie może nie być, jeżeli jest tyle substancji, które będą w jakiś sposób nam przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Także ja myślę, że to po prostu bardzo jasno i klarownie podaje, dlaczego powinniśmy. Są tacy w Polsce lekarze, którzy troszkę podchodzili do tego tematu sceptycznie, ale chyba się wszyscy zgadzamy dzisiaj z tego grona terapeutów, że to naprawdę już teraz nie jest moda, to nie jest trend, tylko to jest rzeczywiście konieczność. Z tym, że zadam pytanie do pytania, czyli punkt pierwszy był, teraz będzie podpunkt A, bo ten typ przygody tak ma. Słuchajcie, co to jest za podpunkt? No bo wtedy było dlaczego, tak? To teraz powiedzmy sobie jak. I teraz zastrzelę Was trochę taką propozycją, być może trochę kontrowersyjną, ale ona jest specjalnie taka kontrowersyjna. Przemyślcie, kochani, sobie to, czy przygoda ma rację, czy nie. Bo jak, to jest kluczowe pytanie. I tutaj wcale nie będę Wam jeszcze na razie mówił o substancjach, tylko bardzo ogólnie, fundamentalnie, niemalże filozoficznie powiem, podejdę do tematu. My się skupiamy często, albo wiele osób mówiących o oczyszczaniu, jakby tak z natury rzeczy mówi o tych mechanizmach oczyszczania ciała. A Przygoda wam chce zaproponować zupełnie inne podejście. Owszem, oczyszczanie ciała jest ważne, w oparciu chociażby o to, co powiedziałem, to badanie, które zacytowałem. Natomiast chcę wam jakby podpowiedzieć, żebyście sobie przemyśleli, czy, a jeżeli tak, to jak ważne jest oczyszczanie ducha, oczyszczanie emocji. Trudno to tak trochę jak nazwać jednym wyrazem, więc wybierzcie sobie to, co byście chcieli jakby najbardziej w ten punkt włożyć, ale nazwijmy to duch, dusza, emocje, umysł, ta sfera taka psychologiczna. Dlaczego? Znowu króciutko tylko. Słuchajcie, jest mnóstwo psychologów i takich osób zajmujących się psychosomatyką, czyli połączeniem tych właśnie części emocjonalnych czy psychologicznych z naszym ciałem, które mówią wyraźnie, że no, ewidentnie nasze zdrowie składa się przynajmniej z dwóch elementów. To jest ta część emocjonalna, ta część duchowa i ta część ciała, fizjologiczna. Stąd oczyszczanie, słuchajcie, no, nie tylko z toksyn namacalnych, które możemy zmierzyć i zważyć, ale ja osobiście uważam, że naprawdę trzeba by jakąś formę oczyszczania myśli, umysłu też przeprowadzić. O tym może porozmawiamy sobie w szczegółach innym razem, ale proponuję wam tak, oczyszczanie dwojakie. Emocjonalne i po drugie fizyczne. To po pierwsze, to jest taki jakby po pierwsze primo, jak to było na którejś z polskich komedii. Teraz po drugie primo, słuchajcie, o czym my tu tak naprawdę mówimy? Jeżeli chodzi o to oczyszczanie takie fizyczne, pewnie o które najwięcej z was, jeżeli chodzi o osoby, które nas słuchają i oglądają, chciałoby zapytać, no to słowo takie wstępne, bardzo wiele osób z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo kluczowym organem w organizmie jest wątroba. I tu jest znowu sporo różnych szczegółowych informacji w internecie, w książkach, jak tą wątrobę oczyszczać. Ja powiem tylko, że naprawdę jest to absolutnie kluczowe. Wątroba pełni niezwykle ważną rolę w naszym organizmie i w tym procesie oczyszczania na pewno powinniśmy gdzieś tam wkomponować takie dobre rozwiązanie, rzetelne, obejmujące ten proces oczyszczania wątroby, regeneracji wątroby. Tu klasycznie, bo żeby nie być gołosłownym, to powiem, słuchajcie, znacie doskonale wszyscy, myślę, albo większość z was, klasyczne podejście, jeżeli chodzi o oczyszczanie wątroby, czyli stosujemy ostropest plamisty, stosujemy babkę jajowatą, jeżeli chodzi o zioła, stosujemy karczoch, stosujemy korę wiązu śluzowego, na przykład taurynę. To są takie elementy, które często w różnych mieszankach występują i one rzeczywiście pomagają. Mam mnóstwo pacjentów, którzy mogą to potwierdzić w tym procesie regeneracji, czy procesie też oczyszczania wątroby. Bardzo istotny temat. Znowu szczegóły to nie na dziś. Mogę, Arturze, chyba nieskromnie podpowiedzieć, że jakbyście chcieli, kochani, troszkę więcej o tym posłuchać, to zapraszam na mój kanał na YouTubie. Tam jest taka prezentacja poświęcona tylko i wyłącznie właśnie wątrobie. Także tam jest dużo szczegółowiej to wszystko omówione. Są też fajne książki różne i możemy tych informacji zasięgnąć naprawdę w szczegółach bardzo wiele. Link do twojego kanału będzie dla was, będzie w opisie pod filmem. Dziękuję serdecznie. Kolejna rzecz, która w tym oczyszczaniu jest szalenie istotna i tu znowu moglibyśmy mówić godzinami, ja postaram się ze wszech miar wznieść na wyżyny mojego gadulstwa po to, żeby ono nie było zbyt długie i żebyśmy się zmieścili w tym planowanym czasie, tak żebyście Państwo mieli tą esencję. I powiem tylko tak, jelita. W tym procesie oczyszczania musimy wziąć pod uwagę jelita na pewno. Dlaczego? Bo później, gdy będziemy stosować różne substancje, nazwijmy je witaminowo-minerałowe czy ziołowe, no one w dużej mierze mają ten proces wchłaniania właśnie w jelitach. Także tutaj naprawdę jest to szalenie istotne. Do substancji, które bym nazwał, oczywiście jest ich wiele, ale do takich, które bym nazwał jako podstawowe, jeżeli chodzi o oczyszczanie, na pewno należy substancja ION-Gut. To jest tutaj dr Zachary Bush ze Stanów Zjednoczonych, jego, że tak powiem, dziecko. Jest to substancja, znowu, żeby się nie rozwodzić, przy innej okazji powiemy o tym więcej. Powiem w skrócie tak, zapamiętajcie, kochani, sobie tak, że ION-Gut równa się glifosat, usuwanie glifosatu. Wszyscy wiemy, że to jest dzisiaj plaga naprawdę potężna, nawet jak wybieramy warzywa czy takie bardziej ekologiczne, to też niestety no, jest niebezpieczeństwo, że ilość tam pestycydów, szczególnie glifosatu, jakaś będzie. Więc rozwiązaniem problemu na to, żeby ten glifosat nam nie niszczył jelit i nie wpływał negatywnie na szereg procesów w organizmie, jest właśnie preparat o nazwie ION-Gut. Fantastyczny, to jest preparat w formie płynnej. Bierzemy sobie, dawkowanie jest zarówno na opakowaniu dla dorosłych, jak i dla dzieci rozpisane. Bardzo, bardzo polecam, bo to jest niezwykle istotna sprawa. Znowu, no nie zawsze o tym się mówi. Mówiliśmy na jednym z odcinków, no bodajże naszym drugim, o tajemnicy witaminy C. I tu powiem tylko króciutko, że to jest też substancja, która pomaga w oczyszczaniu, szczególnie jak mamy na myśli metale ciężkie. Także warto się temu przyjrzeć. Następnie bardzo ważną substancją, która też wspomaga różne procesy oczyszczania, jest substancja o nazwie kwas fulwowy. Zabrakło mi słowa. Kwas fulwowy. Bardzo ważna też są, zapraszam na oddzielną prezentację, jeżeli chodzi o szczegóły, bardzo istotna, płynie, także łatwo możemy sobie ją zaaplikować i uważam, że powinna należeć do tego grona substancji podstawowych, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Ci, którzy z Was mnie słuchają przy okazji różnych spotkań czy innych jakichś takich wystąpień, to na pewno wiecie, co teraz powiem. Jak powiem, że to jest to, o czym mówię zawsze. Substancja, która przekracza barierę krew-mózg, to jest szalenie istotne, bo jak mówimy sobie o wielu ziołach, są takie zioła na przykład jak HMD, które jest chociażby Wisanto u Jurka Zięby, czy inne ziołowe preparaty, które pięknie, kolendra pięknie oczyszcza, spirulina, ostropest wspomniany, też oczywiście jak najbardziej, ale pamiętajmy, że większość z tych substancji to są takie, które niestety nie przekraczają bariery krew-mózg. Czyli jak to czasami obrazowo mówię, możemy sobie oczyścić organy witalne, niekoniecznie oczyścimy sobie różnego rodzaju depozyty, szczególnie metali ciężkich, które się gromadzą w komórkach mózgowych. I tu wchodzą w grę nieliczne substancje, które mogą barierę krew-mózg przekroczyć. Między innymi ta, o której właśnie często mówię, czyli karnozyna. Naprawdę jest to substancja rewelacyjna. Mamy za sobą mnóstwo różnych badań, jeżeli chodzi o potwierdzenie tego czynnika chelatującego. Przy okazji ta mieszanka, ona nie tylko służy do oczyszczania, ale też do chociażby normalizowania funkcji mitochondrialnych, funkcji wewnątrzkomórkowych, wspomaga odporność i moglibyśmy tu jeszcze troszkę jakby rozszerzyć. Przy całej neurodegeneracji jest stosowana. Natomiast jeżeli chodzi o samo oczyszczanie, jest to naprawdę rewelacyjna substancja, która potrafi nawet tak zwaną blaszkę beta-amyloidową przy Alzheimerze no tam troszkę uszczuplić, także oczyścić te nasze komórki mózgowe. Bardzo zachęcam do tego. Znowu ja mówiłem o tym dużo. Na moim kanale jest takie wystąpienie, gdzie tam jest chyba ponad 1,5 godziny prezentacji z różnymi szczegółami podanymi, także zachęcam do tego, żeby sobie zapoznać się, bo powiem, to jest naprawdę, ja byłem sceptyczny, od razu powiem, Artur, wiesz, do tej substancji, jak lata temu z doktorem Kuczero się spotkałem, ale powiem szczerze, że po latach pracy z nią i z pacjentami i sam zażywam, i rodzina moja, naprawdę widzę, powiem krótko tak, rewelacyjne, absolutnie rewelacyjne wyniki. I uważam, że ona powinna się znaleźć. Pewnie, żebyśmy to mogli rozszerzać dalej, bo też teraz tak, tu słowo klucz, którego chyba nie możemy użyć. Oleje z takiej ciekawej roślinki, która jest bardzo podejrzana. Pewnie się Państwo domyślicie, o której mówię, która jest czasami używana, nadużywana przez niektóre osoby i ma bardzo negatywny wydźwięk na my, a my wiemy, że tam jest substancji ponad 500 i tylko jedna jest taka psychoaktywna, a te inne są bardzo pozytywne. Ona też ma właściwości oczyszczające. Także to jest jakby takie zgrupowanie szybciutko. Jeżeli chodzi o żywienie, które może nam też dopomóc, mówiliśmy troszkę, wspomniałem o wątrobie, to pamiętajcie, kochani, że takie rzeczy jak burak, czy marchew na przykład, czy alfa-alfa, to są takie jakby spożywcze substancje, które nam też w tym procesie pomagają, czy wcześniej wspomniana spirulina, czy chlorella. Generalnie powiedziałbym tak, jakbym miał podsumować tą moją wypowiedź, jeżeli chciałbym, żebyście zapamiętali jakby klucze z tej wypowiedzi, bo tak jak mówiliśmy na wstępie, dużo osób mówi w szczegółach o oczyszczaniu, a to, co by chciał Wam Przygoda zaproponować na temat oczyszczania, to jest przede wszystkim spojrzenie szerzej, czyli oczyszczamy nie tylko ciało, ale też i ducha, I to jest naprawdę, uwierzcie mi, szalenie ważne. Następnie sięgamy po różne substancje, ale też bierzemy pod uwagę jakby specyfikę tych toksyn, które do naszego organizmu wchodzą. Czyli te, o których wspomniałem. Też z uwzględnieniem chociażby karnozyny, czy takich, czy kwasu alfa-liponowego, o którym nie mówiłem, a też się może przyczynić, które mają możliwość przekroczenia bariery krew-mózg i nam pomagają w sposób niewiarygodnie skuteczny. Kochani, kwestia zanieczyszczenia organizmu przez toksyny dziś to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i naprawdę nie powinniśmy czekać, aż mamy tam, nie wiem, naście czy 10 lat, tylko niestety no nasze dzieci już teraz są narażone na tą ilość toksyn przeogromną. I dobrze jest oczyszczać się rozsądnie. Dobrze jest nie robić tego na hura. Dobrze jest pamiętać, że czasami nam organizm mówi, jak troszkę przeholujemy, czy z dawką, czy z jakby czasookresem. Pamiętajmy, ja w ogóle o tym nie wspomniałem, bo to myślę, że poruszymy to, Arturze, jako temat oddzielny, gdzie mówimy o tak zwanym, też mówilibyśmy o czyszczaniu z pasożytów. To jest w ogóle odmienny temat. Dużo się o tym mówi. No, mam wrażenie, że nie każdy mówiący jakby dokładnie zgłębił chociażby cykle rozwoju pasożytów, a to też trzeba wziąć pod uwagę. Tak, oczyszczać się od pasożytów troszkę, przepraszam za wyrażenie, pochopnie, to nie zawsze nam przynosi korzyść. Także tutaj te formy oczyszczania są naprawdę ważne. Niemniej jednak to, co chciałem, żebyście, kochani, się zapamiętali z tego naszego odcinka, to no, te preparaty, o których wspomniałem, na pewno. Ale mówię, waga przeogromna samego procesu i konieczność włączenia go do dbania o zdrowie. Kochani, my umówiliśmy się z Adamem, że te odcinki będą krótkie, konkretne, szczegółowe i tak się umówiliśmy, żeby to było do 15 minut. Nie wiem, czy my się wyrobimy, bo obydwa jesteśmy gadułami. Ja generalnie jestem małomówny, Adam też jest małomówny, tylko trochę więcej. I teraz powiem wam, ja z doświadczenia wiem, czego wy oczekujecie. Wy oczekujecie konkretów, czyli przepisów, bo jak Adam mówił o wielu substancjach, to teraz wy oczekujecie łyżeczka tego, na szklankę wody, to coś tam, żeby był taki gotowy przepis. Wiem, bo chcecie mieć konkret. Umówmy się w ten sposób, że jak będzie temat oczyszczanie pasożytów, to poproszę Adama, żeby był ten konkretny przepis na oczyszczanie z metali ciężkich, oczyszczanie z pasożytów, niech to będzie razem. Tak samo też wiemy, że raczej nie bardzo oczyszczać się wtedy, kiedy nasz organizm jest słaby. Jest to pewien wydatek energetyczny dla organizmu, dlatego trzeba to robić zawsze razem, dowartościować organizm i oczyszczać w tym samym czasie. I dobrze, Adam? Tak? Dobrze, ja myślę, że może nawet jeszcze, żeby, słuchaj, w pewien sposób wyjść naprzeciw temu, co mówisz, to jeszcze dosłownie minutka na temat dawek, no bo dlaczego nie to, co powiedzieliśmy? Tak może nie po kolei, ale witamina C. W przypadku oczyszczania, no to w źródłach mamy informację taką, że każdy gram ponad to, co nasz organizm potrzebuje fizjologicznie, już przyczynia się do usuwania metali ciężkich. Czyli o jakich dawkach mówimy? Jeżeli będziemy sobie podawać płaskie półłyżeczki, czyli około 2-2,5 grama w jednym podaniu rozrobione tego proszku w wodzie, przy podaniu kilka razy, to trudno określić tak specyficznie, ale jeżeli zrobimy to 4-5 razy dziennie, szanse są, że powinniśmy już ten proces jakby oczyszczenia też wspomóc, możemy troszkę zwiększyć. To będzie też zależało od tego, czym, no wiem, dostarczyliśmy temu organizmowi więcej toksyn, czy mniej w danym momencie. Pamiętajmy też, że jakby zastosowanie kilku z tych substancji, no też spowoduje takie jakby całościowe oczyszczanie. Jedna będzie drugą wspomagać. Karnozyna, no to zależy, czy będziemy korzystać z kapsułek, tam najczęściej się podaje wtedy około 2 kapsułek dziennie. Jak korzystamy na przykład z karnozyny Wisanto, tam jest 1 saszetka dziennie podawana wieczorem, rozrabiana z wodą. I to też ten proces oczyszczania już wtedy przy takiej dawce będzie miał miejsce. Wspomniany przeze mnie ION-Gut dla dorosłych to jest łyżeczka od herbaty 3 razy dziennie przed posiłkiem. Dla dzieci to jest dawka troszkę zmniejszona, też albo 2, albo 3 razy dziennie się podaje, ale tu mamy takie opakowanie, to jest napisane ION-Gut Kids, czyli dla dzieci i tam się kierujemy tymi wskazaniami. Przy jakichkolwiek innych substancjach, które wybierzemy, bo też trudno mówić tu o wszystkich, po prostu albo kierujmy się wskazaniami na opakowaniu producenta, albo jeżeli mamy to w jakiś sposób kontrolowane czy uzgadniane z terapeutą, u którego jesteśmy, to po prostu ta osoba, ten terapeuta nam to powie, bo naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o np. zioła, komponenty ziołowe czy mieszanki ziołowe, to już dawki są bardzo, bardzo różne. Ale no, ta garść konkretów myślę, że będzie dobra. Komentujcie, piszcie komentarze, bo z Adamem poza kamerą umówiliśmy się w ten sposób, że jak nagramy kilka odcinków i będzie pytań sporo, to zrobimy specjalnie odcinek tak zwany Q&A, czyli będą wasze pytania, ja będę zadawał pytania, a Adam będzie odpowiadał. To tak będzie w przyszłości. Subskrybujcie ATVB i dawajcie lajki, to zawsze poszerza zasięg. Serdecznie rekomenduję do korzystania ze strony, z naszej strony atvb.pl. Link do kanału Adama będzie, to już powtarzam się, w opisie pod filmem. Książki to też jest na atvb.pl, tam też macie w zakładce studio handlowe sklepy. I tyle w tym odcinku. Dzięki piękny Adamie za ten odcinek. Trochę się rozgadaliśmy. Dziękuję bardzo. Słoneczka, miłości, bądźcie szczęśliwi i pamiętajcie o uziemianiu się. O uziemianiu też zrobimy odcinek. Jeszcze nie wiem kiedy, ale zrobimy. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.